3 dni i 18 rozegranych spotkań. Za nami pierwsza część rywalizacji w ramach 1/32 Fortuna Pucharu Polski. Były w ostatnich dniach efektowne trafienia, były sensacje i były też duże emocje. Sprawdźcie sami, kto pożegnał się już z pucharową rywalizacją, a kto będzie grać dalej. Pierwszą rundę rozgrywek Fortuna Pucharu Polski w sezonie 2021-22 zainaugurowaliśmy na czwartoligowym stadionie w Zdzieszowicach. Tamtejszy ruch podejmował Zagłębie Sosnowiec, ale już do przerwy było jasne, że niespodzianki w tym meczu nie będzie. Po 45 minutach i dublecie Szymona Sobczaka, a także trafieniu Kacpra Smolenia, goście prowadzili 3-0. W meczu, który był trenerskim debiutem Artura Skowronka w roli szkoleniowca Zagłębia, druga połowa przyniosła 3 następne ciosy. Kolejno Szymon Sobczak, który skompletował hat-tricka, i dwukrotnie Szymon Pawłowski znajdowali drogę do bramki Ruchu, a Zagłębie pucharową przygodę rozpoczęło od zwycięstwa 6-0. To z kolei Środa Wielkopolska, gdzie w roli gościa wystąpił inny przedstawiciel Fortuna pierwszej ligi, GKS Jastrzębie. W 37 minucie pierwszy cios Polonii zadał bezlitosnym strzałem Hiszpan Adrian Balboa i taki wynik mieliśmy w Wielkopolsce do przerwy. Po godzinie gry uderzeniem z bliskiej odległości na 2-0 podwyższył Łukasz Gajda, w ten sposób ustalając rezultat tego spotkania. 2-0 wygrał ten mecz GKS Jastrzębie. Dwa ekstraklasowe zespoły spotkały się natomiast w Białymstoku. Jagiellonia grała z Lechią, a pierwsza połowa tego spotkania należała wyraźnie do gości z Gdańska. W 27 minucie drogę do bramki swojego byłego zespołu znalazł Maciej Gajos, który wcześniej świetnie obrócił się, mając na plecach Augustyna. 12 minut później kolejny atak wyprowadza Alechia. Tym razem Gajos dośrodkowuje na głowę Łukasza Zwolińskiego, no a fatalny błąd przydarzył się w tej sytuacji Ksawierowi Dziekońskiemu. Musiał to złapać 17-letni golkiper Jagiellonii, no i po tej bramce druga połowa zapowiadała się z perspektywy gospodarzy naprawdę trudno. Zwłaszcza, że w 50 minucie w polu karnym jest Kacper Sezonienko, broni tym razem strzał Dziekoński, ale robi to tak pechowo, że wykłada piłkę jak na tacy do Łukasza Zwolińskiego. Lechia jest więc jedną nogą w kolejnej rundzie, a Jagiellonię było w tym meczu stać już tylko na trafienie honorowe, którego autorem był Fedor Czernych. W końcówce jeszcze zmarnowany przez Flavio Paixão rzut karny, ale nie popsuło to znacząco nastroju w obozie Lechii Gdańsk. 3-1 dla gości. Pogoń Szczecin, w której po raz pierwszy w sezonie w wyjściowym składzie pojawił się Kamil Grosicki, wybrała się do Kalisza na teren drugoligowego KKS-u. W meczu, który transmitowaliśmy na naszym kanale, zaczęło się zgodnie z przewidywaniami. Po dośrodkowaniu Grosickiego piłkę do siatki mocnym strzałem wpakował Jakub Bartkowski i zanosiło się na to, że portowcy szybko postarają się pójść za ciosem. 3 minuty później KKS ma jednak rzut rożny. Popatrzmy, po tym strąceniu jest granie piłki głową, wreszcie do strzału dochodzi Filip Kędzia, no i błyskawicznie zespół Ryszarda Wieczorka doprowadza do remisu. Doskonała była więc reakcja drugoligowca na straconego gola, a to jeszcze nie koniec. W 33 minucie w pole karne Pogoni bez kompleksów wchodzi Nikodem Zawistowski i świetnym strzałem przy bliższym słupku pokonuje Jakuba Bursztyna. Pogoń Szczecin do samego końca coraz bardziej desperacko starała się o doprowadzenie do remisu, ale mimo kolejnych prób ta sztuka podopiecznym Kosty Runiaicza już się nie udała. Tym samym drugoligowy KKS wyrzucił portowców poza burtę i sprawił pierwszą sensację tej rundy Fortuna Pucharu Polski. Wtorkowe granie zakończyliśmy natomiast derbami Dolnego Śląska, nietypowymi, bo z udziałem rezerw Śląska Wrocław i pierwszego zespołu Zagłębia Lubin. Kluczowa w tym spotkaniu okazała się końcówka pierwszej połowy. Najpierw ten strzał Patryka Szysza dał gościom prowadzenie, a minutę później Tomasz Zajdź w prostej dla napastnika sytuacji podwyższył na 2-0. Po przerwie pozostało już drużynie z Lubina tylko postawić kropkę nad i. Zrobił to konkretnie Karol Podliński, który precyzyjnym strzałem ustalił wynik na 3-0 dla gości. Zagłębie melduje się w 1/16 finału. A to już drugi na tym etapie mecz z udziałem dwóch przedstawicieli PKO Ekstraklasy. Los połączył w pierwszej rundzie ekipy Górnika Zabrze i Radomiaka Radom, a w 39 minucie tego meczu gola na 1-0 dla gospodarzy zdobył Dawid Toszewski, choć powiedzmy sobie szczerze, duży w tym udział obrońcy Radomiaka. Macedończyk trafił w swoim debiucie na polskich boiskach, z kolei w 80 minucie awans Górnika przypieczętował jeszcze Jesus Jimenez, kończąc skutecznie swoją indywidualną akcję. Górnik 2, Radomiak 0. Dwa zespoły z trzeciej ligi trafiły na siebie w parze Orlęta Radzeń Podlaski, Lechia Zielona Góra. Zwycięzcy regionalnych rozgrywek z Lubelszczyzny i województwa lubuskiego i to gospodarze objęli tu prowadzenie po tym, jak z błędu bramkarza Lechii Wojciecha Fabisiaka użytek zrobił Przemysław Koszel. Na błąd Fabisiaka kilkanaście minut później odpowiedział jego vis-a-vis w zespole Orląt. Nie popisał się po drugiej stronie Maksymilian Ciołek, z czego skrzętnie skorzystał Artur Małecki i mamy już 1-1.
To była minuta 35, ale w pierwszej połowie kibice w Radzyniu Podlaskim obejrzeli jeszcze dwa kolejne trafienia. W 43 minucie w polu karnym gości odnalazł się Arkadiusz Maj, jednak na gola Orląt już dwie minuty później w najlepszy z możliwych sposobów zareagował Mateusz Surożyński. Lechia w pierwszej połowie dwukrotnie odrabiała więc stratę, a w drugiej części postawiła się już w dużo bardziej komfortowej sytuacji. W 64 minucie Jędrzej Król trafił na 3-2 dla Lechii, no a więcej goli w tym meczu już nie padło. W starciu trzecioligowców lepsi goście z Zielonej Góry. Czwartoligowa Concordia Elbląg chciała natomiast sprawić niespodziankę w meczu z grającą o szczebel wyżej Unią Skierniewice. Strzelali jednak w tym spotkaniu tylko przyjezdni z województwa łódzkiego. W pierwszej połowie na listę strzelców wpisał się Piotr Kłąb, z kolei w 80 minucie rezultat na 2-0 ustalił po kolejnym rzucie rożnym Krzysztof Wojciechowski. Trzecioligowa Unia gra dalej. We Wrocławiu doszło do starcia Ślęzy z Chojniczanką Chojnice, w którym dość niespodziewanie prowadzenie objął zespół występujący na co dzień w trzeciej lidze. Po sprytnej główce Piotra Stępnia Ślęza na przerwę schodziła z korzystnym wynikiem, za to 9 minut po zmianie stron dośrodkowanie z prawej strony na gola również głową zamienił Szymon Skrzypczak. Ambitna Ślęza szybko postarała się jednak o odpowiedź. To 62 minuta, gdy piłka spadła w polu karnym na nogę Mateusza Stępina i we Wrocławiu znów bliżej awansu miejscowi, choć znów nie na długo. Z 11 metrów nie pomylił się Artur Pląskowski i czwarta drużyna tabeli Ewiner drugiej ligi ponownie doprowadziła do remisu. Ostatnie słowo w tym meczu należało jednak do Ślęzy. Na zegarze 68 minuta. Raz jeszcze piłka dociera do Piotra Stępnia, który po raz drugi w tym meczu pokonuje 20-letniego Szymona Lewandowskiego. No i tym razem wrocławianie prowadzenia już nie wypuścili. Chojniczanka za wurtą rozgrywek pucharowych. Ślęza wygrywa 3-2. O sprawieniu niespodzianki marzyli też piłkarze drugoligowych Wigier Suwałki, którzy podejmowali w środę Legię Warszawa. Długo w tym spotkaniu bezbramkowy remis, natomiast w 40 minucie zobaczyliśmy ten strzał z rzutu wolnego. Sparował piłkę Cezary Miszta, ale zrobił to tak, że doskoczył do niej Kacper Michalski. No i sensacyjnie to Wigry obejmują w tym spotkaniu prowadzenie. Nie nacieszyli się jednak podopieczni Dawida Szulczka długo z takiego rezultatu. Dwie minuty później ograł rywala Kacper Kostosz i sam postanowił zakończyć to strzałem. Nie sięgnął piłki Hieronim Zoch, a w ciągu niespełna 120 sekund obejrzeliśmy w Suwałkach dwa gole. Ciąg dalszej emocji po przerwie. W 65 minucie rozgrywają piłkę blisko własnej bramki zawodnicy Wigier. No ale zobaczmy, fatalnie pomylił się w tej sytuacji Hieronim Zoch, z czego użytek zrobił Lirim Castrati. Złapał się za głowę trener gospodarzy, bo po takiej kuriozalnej sytuacji Legia obejmuje prowadzenie, które przypieczętował jeszcze w minucie 80 Mahir Emreli. Potężny strzał, przy którym golkiper nie miał już absolutnie nic do powiedzenia, a w taki sposób Legia wraca z Suwałk z awansem do kolejnej pucharowej rundy. W meczu Motoru Lublin z Podbeskidziem Bielsko-Biała jedyny gol padł z 11 metrów, a jego autorem był w 15 minucie Maciej Firlej. Skutecznie wykonana jedenastka była dla Motoru przepustką do wygrania z wyżej notowanym rywalem i awansu do 1/16 finału. A w Legnicy powtórka z pierwszej kolejki sezonu w Fortuna pierwszej lidze. Wówczas w starciu Odryopole z Miedzią ci drudzy wygrali aż 4-1 i również tym razem Miedź była dla rywala bezwzględna. Strzelanie zaczął w 12 minucie Damian Trąd, a to minuta 23, gdy z dużej pomyłki Błażeja Sapielaka nie omieszkał skorzystać Kamil Zapolnik. Jeszcze przed przerwą kolejny prezent dla Miedzi, tym razem od obrońcy. Zagranie do środka, które na gola zamienia Mehdi Luer, no i nie ma wątpliwości co do tego, kto jest w tej parze lepszy. Całość zamknął jeszcze w drugiej połowie silnym strzałem Bruno Garcia, a Miedź Legnica poprawiła tym samym rezultat z rozgrywek ligowych i w pucharze wygrała z Odrą aż 4-0. W jednym ze środowych hitów doszło natomiast w Rzeszowie do starcia lidera Ewiner drugiej ligi z broniącym tytułu Rakowem Częstochowa. To 13 minuta, gdy świetnym podaniem popisał się Iwo Kaczmarski, a tę asystę z zimną krwią na gola zamienił Mateusz Wdowiak. Stal szukała swoich szans, by zdobyć gola wyrównującego, ale w czasie doliczonym pierwszej części, po dośrodkowaniu Iwiego Lopeza, pozostawiony bez opieki Andrzej Niewulis szczęśliwie zakończył tę akcję golem na 2-0. W tym momencie wydawało się, że kwestią czasu są kolejne gole dla Rakowa, no ale popatrzmy, bo to początek drugiej połowy. Odpuszczony przez rywali Dominik Marczuk huknął jak z armaty i po tym efektownym trafieniu młodzieżowca Stal w 47 minucie złapała kontakt. Ba, zaraz po wznowieniu gry od środka drugoligowcy ruszają z kolejnym atakiem. W polu karnym Bartłomiej Poczobut pada po starciu z Andrzejem Niewulisem, a arbiter wskazuje w tej sytuacji na 11 metr. Specjalista od tego typu szans Piotr Głowacki nie pomylił się i pokonał Tralowskiego, a w ciągu 4 minut ze stanu 0-2 zrobiło się 2-2. Ogromne emocje w Rzeszowie, gdzie kolejny gol padł dopiero w 84 minucie. Z rzutu wolnego doskonale przymierzył Iwi Lopez i po tym trafieniu ponownie bliżej awansu był Raków Częstochowa.
Podopieczni Marka Papszuna swoje zwycięstwo przypieczętowali jeszcze w czasie doliczonym. Tym razem Lopez w roli asystującego, a do siatki trafił Władysław Zgutkowskis, czyli pucharowy talizman z poprzedniego sezonu. Obrońcy tytułu grają więc w tym sezonie dalej. We Włocławku o awans walczył Piast Gliwice, którego rywalem była czwartoligowa Włocławia. Mocny strzał głową Serba Nikoli Stojilkowicza w minucie 12 sprawił, że ekstraklasowy zespół objął prowadzenie, a trafienie Damiana Kądziora z rzutu karnego zabiło już emocje w tym spotkaniu. Piast wygrywa 2-0 i z dużym spokojem wykonuje swoje zadanie. Czas na Kielce, gdzie lider Fortuna pierwszej ligi podejmował Wisłę Płock. Zaczęło się dość zaskakująco po myśli gospodarzy, bo już w 7 minucie Piotr Młynarczyk pokonał Damiana Węglarza i dał Koronie prowadzenie, a taki wynik utrzymał się aż do końca pierwszej połowy. Na drugą część spotkania goście wyszli jednak z mocnym postanowieniem poprawy, co już w 49 minucie przełożyło się na trafienie wyrównujące. Marko Kolar dopełnił tu w zasadzie formalności. W 61 minucie Wisła ma z kolei rzut rożny. Po tym dośrodkowaniu jest zgranie piłki i wreszcie finalizacja w wykonaniu Damiana Warchoła. Także wszystko w Kielcach wraca do normy, przynajmniej biorąc pod uwagę poziom rozgrywkowy, na jakim oba zespoły występują. Korona musi odrabiać straty, a do końca pozostaje coraz mniej czasu. W 84 minucie w polu karnym pada Dawid Błanik, ale gwizdek sędziego Opalińskiego milczy. Podnoszą ręce zawodnicy Korony, ale gra toczy się dalej. Zobaczmy, Oliveira nożycami trafia w słupek, ale odnajduje się przed bramką Dawid Błanik. No i w takich okolicznościach pada gol na 2-2. W Kielcach potrzebna będzie dogrywka, którą od mocnego akcentu zaczynają gospodarze. W 96 minucie piłkę ma Jacek Podgórski, po tym płaskim zagraniu wyrósł zza pleców obrońcy Łukasz Szerpina i Korona prowadzi 3-2. Wielka radość na Suzuki Arenie, a Wisła musi w kolejnych fragmentach postawić wszystko na jedną kartę. Ataki drużyny z Płocka nie przyniosły jednak oczekiwanego efektu, a w dodatku w 118 minucie Korona rusza z kolejnym atakiem, no i takiej sytuacji jak ta Mateusz Lewandowski nie mógł zmarnować. Awans Korony staje się więc faktem, ale godna odnotowania również sytuacja z ostatnich sekund dogrywki. Na listę strzelców wpisał się w barwach Wisły 16-letni Tomasz Walczak i osłodził sobie tą świetną akcją seniorski debiut, który zakończył się jednak porażką Wisły i awansem Korony Kielce. Świeżo po ligowej klęsce w Poznaniu piłkarze Wisły Kraków po rehabilitację wybrali się w rozgrywkach pucharowych do Mielca. W starciu z tamtejszą Stalą w 20 minucie strzelanie rozpoczął Mateusz Muński świetnym uderzeniem, po którym piłka odbiła się jeszcze od poprzeczki. Wisła szybko postanowiła również pójść za ciosem. Chwilę później strzela z kilku metrów Serafin Szota, próbował ratować jeszcze sytuację Czorbadziński, ale wybijał piłkę już zza linii bramkowej. Gdy w 26 minucie z boiska z czerwoną kartką wyleciał jeszcze Kościelny, sytuacja Stali ze złej stała się beznadziejna i tylko ta pechowa główka Jana Klimenta z 69 minuty przedłużyła jeszcze w drugiej połowie nadzieję gospodarzy na to, że można powalczyć o awans. Wiślacy nie chcieli jednak pozostawiać czegokolwiek przypadkowi, a efektem tego był rzut karny. W 73 minucie Jał Jeboach z 11 metrów nie dał Primelowi szans, a gol na 3-1 zakończył już emocje w tym spotkaniu. Wisła po raz pierwszy od sierpnia 2017 roku wygrywa mecz w rozgrywkach pucharowych. A to jeszcze dwa spotkania, jakie rozegrano w czwartek. Starcie ŁKS-u z Krakowią rozstrzygnęła dopiero seria rzutów karnych, w której mylili się na potęgę goście. Marek Kozioł obronił pierwszy strzał Vana Mersforta, na co skutecznym uderzeniem odpowiedział Jakub Tosik. W trzeciej serii fatalnie pomylił się Rodin, a gdy po drugiej stronie trafił Keleczukwu, awans ŁKS-u był o krok. To czwarta seria, gdy do piłki podszedł Gruzin Kakabadze, no ale jak nie idzie, to nie idzie. Po tej poprzeczce mogą się cieszyć piłkarze ŁKS-u, bo to oni, a nie triumfatorzy sprzed 2 lat, zagrają dalej. Magazyn kończymy natomiast we Wrocławiu, gdzie doszło do kolejnego ekstraklasowego starcia. Śląsk podejmował próg bez Termalikę, no i nie zaczął się ten mecz korzystnie dla gospodarzy, bo już w trzeciej minucie Muris Meszanowicz posłał piłkę do bramki, strzeżonej przez Putnockiego. Po zmianie stron plac gry z czerwoną kartką opuścił Quintana, a grający w 10 Śląsk nie odpowiedział już Brukbetowi i niespodziewanie szybko pożegnał się z rozgrywkami Fortuna Pucharu Polski. Podsumujmy zatem wyniki tych spotkań, które już za nami. Wysokie zwycięstwo Zagłębia Sosnowiec, sensacyjne rozstrzygnięcie w Kaliszu, gdzie KKS wyeliminował Pogoń Szczecin. W ekstraklasowych starciach Górą Lechia i Górnik. To kolejna porcja wyników. Awansowały do kolejnej rundy m.in. Legia i Raków, choć nie bez problemów. Niespodziewane zwycięstwa Ślęzy czy Motoru, no i mecz, w którym padło aż 7 goli. To starcie Korony z Wisłą Płock. Tu jeszcze dwa kolejne wyniki, no i 6 spotkań, które przed nami. Między innymi rywalizacja z Kryzlechem, czy starcie dwóch górników z Polkowic i z Łęcznej.
No i ostatnia porcja meczów, wśród których jest m.in. spotkanie, które pokażemy na kanale Łączy Nas Piłka TV już w najbliższą środę. Nasze kamery będą w Krakowie na meczu rewelacyjnej Wieczystej z Chrobrym Głogów. Na naszą transmisję zapraszamy od godziny 15.15. A to wszystko podsumujemy w przyszłym tygodniu w kolejnym odcinku magazynu Fortuna Pucharu Polski. Dziękujemy już za obecność i zapraszamy do śledzenia naszego kanału.